czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w... Makarion! Moi drodzy, to raczej jest odcinek finałowy, a tak mi się przynajmniej wydaje, biorąc pod uwagę, co tu widzimy. Zresztą tak jak zapowiadałem ostatnio, w ostatnim odcinku i chyba troszkę inaczej idę... Bunkier kawerny, poszedłem w innym kierunku niż wtedy szedłem, prawda? Poszedłem teraz troszkę tutaj. Żeby coś zmienić przy okazji? O kurczę, tylko tego tutaj, dobra, przytrzymaj. Okej, i bum, walnęło. Okej, pójdziemy sobie inną stroną. Chodź, ziom. Nażremy się tutaj. No i tak, jako że to prawdopodobnie jest ostatni rzeczywiście materiał, ostatni film, co troszkę będzie smutne, bo kurczę, naprawdę w tę grę mi się tak dobrze gra, że mógłbym w nią grać i grać i grać. To muszę przyznać, bez bicia. Masz ty. Dobra, zostawiłem go w cholerę. Zaskoczył mnie troszkę, muszę przyznać. Troszkę mnie zaskoczył. Chciałem zacząć troszkę podsumowywać też Kariona. Ale na razie za dużo się dzieje. Chodź tu. Dobra, do wody. Tu mogę jeszcze zrzucić jajko. O, nawet powiem wam szczerze, że to jest ciekawe przejście tutaj. Zrzucić jajko, zrzucić masę. Co ja z tym jajkiem? Oho. Już niszczymy. Ciekawe, czy można było go do wody wrzucić tego małego drona i to by już oznaczało, że wiecie, że rozpierducha. No ogólnie ja jestem teraz w górach. Jak już pewnie wiecie po wszystkich informacjach. Finał, to jeżeli dobrze pamiętam, to powinien ten film wejść w sobotę. Zwracać uwagę na harmonogram, bo to ja sam nie wiem, jak ja to poplanowałem teraz. Jak to poplanuję, bo aż tak nagrywam, to dopiero jeszcze jestem w fazie planowania, prawda? Ale no, urlopuję się w końcu w górach, więc jakoś raz w roku trzeba sobie odpocząć, chociaż w górach ciężko powiedzieć o odpoczynku, nie? No ale o, tutaj trzeba będzie opluć to. Sobie otworzę przejście, to zaraz to zrobimy też przy okazji. Wypluję tutaj swoją część. No chętnie pojadł kogoś tu jeszcze, ale tutaj jakoś na razie nie da się dostać. Jestem ciekaw, czy może jeszcze jakąś dostaniemy moc super taką do prześlizgiwania się przez takie pola? Czy niekoniecznie? O, to jest interesujące. Aha, czyli ja muszę dojść z tamtej strony. Rozumiem. To jednak inaczej musi zadziałać. Dobra, troszkę inaczej musi to zadziałać. No, także właśnie, na zapas już nagrane, tak, no bo niestety, no nie byłem w stanie zobaczyć waszych komentarzy poprzednich, zanim nagram ten materiał. No tak to teraz wygląda, że troszkę z wyprzedzeniem nagrywam. No, ale muszę przyznać, że Kariion naprawdę ma bardzo dużą szansę na pojawienie się u mnie w top 13 tego roku. Biorąc pod uwagę już fizykę, pomysły na te tutaj wszystkie wyzwania, to naprawdę jest niesamowicie dużo bardzo dobrych pomysłów, które tworzą naprawdę interesującą i intrygującą otoczkę. Oho. Ale rozumiem, że dzięki temu otworzyło się coś innego. Jeszcze woda się tu... woda się tu wlała. Czyli faktycznie zaiste czuję, że tutaj nie będziemy raczej prześlizgiwać się przez te kropeczki. Wszelakie cienkie, kratki. Tylko po prostu będziemy... Chodź, ziom. Czas cię zjeść. Dziab. Co się teraz dzieje? Okej, chyba opuściliśmy wodę. No dobra, ale teraz pytanie brzmi... To po co ja to w ogóle wchodziło? Nie, coś innego się stało. Czy otworzyły się wrota? Mogę z powrotem tu złożyć biomasę, gdybym chciał. To teraz tutaj cały czas jest woda. Ej, ale coś to musiało spowodować. Coś to musiało zmienić ogólnie w tym miejscu. Czy ja czegoś nie zauważyłem, czy... Teraz nie widzę tutaj żadnej formy ucieczki. Trzeba będzie przejść jakoś inaczej. Znaczy, coś czuję, że będę musiał zrzucić trochę masy, bo tu nie ma żadnego przejścia. Jedyne co mogę zrobić, to wypluć tu na to. Opluć ten element. Dobra, czyli teoretycznie zrzucamy biomasę dwa razy, tak? Żebym mógł pluć. I teraz faktycznie to plucie tutaj zadziała. O właśnie. I zrzucamy wodę.
Dobra, no niesamowite jest znaczy też to, że tutaj, kurczę, no, w czasie rzeczywistym zmienia się nasz Makarion po prostu w... z potwora w robaki, które pływają po wodzie, no to jest tak znakomicie zrobione wszystko. No ja się nie mogę naprawdę tutaj nadziwić. Jak to wszystko świetnie, pięknie działa, to tutaj... Z tego co słyszałem, to jednak zobaczyłem ostatnie informacje, to jednak 200 tysięcy kopii sprzedanych w pierwszy tydzień. Także no tu nawet jeżeli miałoby, nie wiem, którym rzeczywiście informacjom wierzyć, ale... No nawet po prostu zakładając, że... Nadal mamy tutaj do czynienia 100 czy 200 tysięcy sprzedanych kopii to w pierwszym tygodniu, to jest znakomity wynik. Choć znam opinię ludzi, słyszałem opinię ludzi, że podobno... O, dobra. Okej, nie wiem, czy tutaj powinienem schodzić, bo tu już byłem. Tak, chyba pomyliłem zejścia. Ale tego gościa i tak trzeba dziabnąć, nie? Ah! Gość, ja cię w taki sposób sponiewieram i od razu cię już puszczam. Idź się topić. Dobra, tak, bo to nie jest dokładnie to przejście. To jest naprawdę niesamowity wynik, trzeba przyznać. Tak, a ja tutaj muszę jednak ogarnąć, że... Właśnie nie wiem, po co jest to miejsce w takim wypadku. Aha, i teraz jest jeszcze gorzej, ponieważ już teraz nie mam energii na to, żeby się naładować. Wydaje mi się, że muszę chyba wejść... A muszę przejść przez inny... Muszę przejść przez inne miejsce, inną miejscówkę, inny ten, kurczę, jak to się nazywa ładnie tutaj. Inną rurę. Przez inną rurę przejść muszę. W ogóle ciekawostka, którą też jeszcze udało mi się wypłacić w komentarzach, zanim jestem, przestałem być już na czasie z komentarzami. Zobaczcie, że każdy moduł, każdy poziom ewolucji naszego Kariona jest oznaczony innym kolorem oczu. I też jest mega fajne. Dziap. Aha, i tu wracamy z powrotem tutaj. Okej. Czyli teoretycznie... Zastanawiam się, na jaki gwizdek ja tu w ogóle przyszedłem. Skoro ja tutaj... Aha, no dobra, no okej. W sumie faktycznie rozwaliłem jedną część tych całych drzwi, tak? Więc... No powiedzmy, że faktycznie jakiś tutaj... Jakąś tutaj zmianę zrobiliśmy rzeczywiście. Czyli to było takie po prostu, o... Otwórz kolejną część, prawda? Z tych wszystkich części. O kurczę, kolejna masa zrzucona. I wróć. Okej, nie no, w sumie taki jest cel. Więc teraz mogę pójść znowu tutaj. No tu będzie znowu, tak, tu będą znowu te dziady, które tu będą naparzać. Ale spoko, teraz już jestem, wiecie, wypoczęty. Z nową energią. No, świetnie mi ta nowa energia wyszła tu. Czekajcie. Poczekamy, aż kolega sobie tutaj się odwróci. Więc teraz są wszyscy teraz, kurczę, zaalarmowani troszkę. Już nie są. Chociaż nie wiem, czy dożyję. Nie dożyłem. Zauważyli mnie niestety. O, mogę... No tak, to jest to, gdzie mogłem tu zniszczyć. Okej, dobra, naładowałem się też przy okazji. No dobra, ziom. Słuchaj. Jeszcze nie wiesz, co do ciebie idzie. O, z powrotem mogę wejść do niego, no tak, że mogę wchodzić w trupy. Dobra, udało mi się przeżyć teraz. Także myślę, że będzie łatwiej. Dobra, jednego nie ma. Pójdziemy full Rambo. Albo nie. Bardziej taktycznie. Drugiego nie ma, tutaj pójdziemy. O właśnie, że mogę tarczę też tutaj zrobić. Okej, wydaje mi się, to wszyscy. Tak, taktycznie podeszliśmy trochę do sprawy. Pięknie. Okej, tu musimy sobie znaleźć jeszcze jakąś wajchę, która nam to otworzy. Bo na razie idę. A, tak, tu też byłem przecież. Jasne, też tutaj byłem. No dobra, mniej punktów zapisu. Aha, ale dobra, spoko. Co? Troszkę mi nie wyszło. Shit! Ja pierniczę! Tutaj to jest w ogóle jakiś Saigon. O matko, i zobaczcie, gdzie mnie to wycofało. O Jezus Maria. O mój Boże. Ile nadrabiania teraz będzie? No dobrze. Czy jednak coś myślę, że jednak będę musiał zrobić jakieś save'y pośrednie. Bo bez tego będzie bardzo ciężko.
To jest trudne wyzwanie. Czy tam, bo tam nie ma żadnego punktu zapisu takiego konkretnego tutaj w okolicy nigdzie. No dobra, czyli trzeba małymi kroczkami, tak? Małymi kroczkami. A no tak. Tego te małe kroczki nie są takie oczywiste, zobaczcie, bo tu jest jednokierunkowa trasa. Już tu wykończyłem wszystkich, ale to jest jednokierunkowa trasa. Tam drzwi są zamknięte, czyli jestem skazany na przejście tego elementu, że tak powiem, za jednym życiem. Więc spróbujmy nie triggerować na razie tamtych przeciwników. Spróbujmy na razie tu ich pożreć, dzięki czemu mam nadzieję, że za chwilę osiągnę poziom wyżej. Widzicie, tu mam takie pomarańczowe oczy. Na tym wyższym poziomie miałem oczy czerwone, a chyba oczy zielone były na tym poprzednim. Dobra, jestem teraz duży. Oj. Oczywiście z ciebie tu przejmiemy, chociaż mógłbym... Co? A jednak zrobimy tak. Tylko że nie wiem, czy jestem w stanie jakkolwiek tutaj zniszczyć tego mecha. No właśnie. Wow! Dobra. To było troszkę dziwne, ale okej, udało się. Spróbuję go jeszcze pożreć z tamtej strony. Czy wyciągnąć go po prostu wystarczy. I go zeżreć. Dobra, mech w razie czego jest. To teoretycznie, co ja mogę zrobić tak? Rzucić tego gościa tam na górę. Jednego gościa tu na górę. I będę mógł przejąć go. W ten sposób zniszczyć drony teoretycznie, nie? Spróbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, tylko chyba będę musiał pójść troszkę wyżej. Tutaj technicznie zadziałać. O! Wejść w mecha. I spróbować zniszczyć jednostwa stan w taki sposób. Tak, czyli pójdziemy sobie tu na dół. I spróbujemy zniszczyć. Tak jest. Żaden z tych dronów nie powinien przeżyć tego ataku. Tak jest. Tak jest, dobra. Very good. Super. Tylko teraz to przeżyć, bo to jeszcze nie jest koniec. Chociaż akurat ten koleś to raczej jest naszym pożywieniem bardzo łatwym do zdobycia teraz. Tak, i widzicie, to jest ta macka, która tam zachowuje nam te nogi na później, gdybyśmy chcieli jeść w przyszłości. A mamy teraz trzy takie macki. Tak, no i przede wszystkim bardzo fajny pomysł z tym, mimo wszystko pasywnym rozwijaniem umiejętności. Takich dodatkowych, takich... czy dodatkową umiejętności, tak? Chciałem pogadać. To mi się bardzo podoba, że niekoniecznie trzeba było zajmować się tym, niekoniecznie sami utopili, żeby nie zostać pożartymi. Ludzie, co? O czym my tu rozmawiamy? Żremy i koniec. Więc bardzo mi się podoba, że mamy główne mutacje, które są naprawdę ciekawe i zróżnicowane. Takich, co nawet nie podejrzewałbym, że można wpaść na taki pomysł, rzeczywiście z tą wodą chociażby, zamiana w robaki i tak dalej. Fajne pomysły ze zmianą poziomu wody, fajne pomysły z różnymi zagadkami, ale fajnie by byłoby, żeby każda dodatkowa umiejka miała swoją zagadkę, wtedy można byłoby bardziej tak, wiecie, podejść do sprawy tak bardziej, no, nowatorsko. Byłoby ciekawie, gdyby rzeczywiście każda, też wydłużyłby to trochę gameplay, tak? Mielibyśmy do czynienia wtedy, napisana gra, bardzo dobrze. Mielibyśmy do czynienia z trochę większą ilością zadań specjalnych, tak? Dobra. Mamy otwarte prawie wszystkie miejsca. Wydaje mi się, że teraz jeszcze tu musimy pójść. To jest chyba ostatnie miejsce, do którego musimy się udać. W tej sekcji przynajmniej. Munkier i przystań. Ło! Oj! Było piękne, ale jeszcze ktoś tam we mnie strzela. Dobra, ziom. Wiesz co cię trafi, gościu? Wiem, że jesteś ostatni i to trochę smutne. Ale trafi cię moja macka. O, ciekawe jest... Aha, myślałem, że tam coś jest. W ogóle jakoś wieje mocno. Dobra, tyle mnie interesuje, bo chodziło mi tylko, żeby go ugryźć. Tak, odzyskujemy full zdrowie, widzicie. No i też fajne jest to, że takie poziomy też mają różne podejścia, także możemy zaatakować z wody, możemy wejść do mecha, możemy... przejąć kontrolę nad człowiekiem. Dużo różnych podejść na rozwiązywanie konfliktów. Także to mi się też bardzo mocno podoba w tej grze. Więc jest tutaj dużo takich koncepcji, które po prostu są świetne. Muszę przyznać, bez bicia naprawdę są świetne. Dobra. Spróbujemy tym razem jeszcze raz. Ten nie ma żadnej ochrony, nie? No właśnie. Spróbujemy otworzyć drzwi i wykończyć ich.
Zupełnie się nie uda. O! Ło, jestem, kurczę, o, jaki płonący koleś. Byłem płonącym gościem. A, tu potrzebuję wybuchu. Oj, tu mam przejść, dobra. Płonący koleś po prostu wykończył dwóch. To jest niesamowite. O, gdzie co, oczekiwałbym od igrzyskich takich sekretów, bardziej jakichś takich, wiecie, tajnych przejść, które prowadzą nas do czegoś jeszcze. O. Okej. Okay. O! Dwa naraz? Po co mi dwa? To jest intrygujące, po co mi dwa? No dobra, ale na razie potrzebuję jednego, żeby móc to uruchomić, tak? Chociaż wiecie co, tam jest jeszcze, tam jest przejście na dół, czy tam jest przejście do góry? Tam jest przejście na dół, no właśnie. Hmm. Wiecie co, na początku bym chciał jednak wyłączyć to, bo tu mamy zapis gry, tak? To jest spoko. I też oczywiście bardzo ważne miejsce, to jest dla nas, ale... Ciekawi mnie na początku, wiadomo, to jest jednokierunkowe przejście, ale no ciekawi mnie co jest tutaj. O! Powrót! Dobra, to jest tylko powrót. Dobra, to włączamy. Tak jest. Bums. Dziękuję bardzo. Świetnie. Zniszczyliśmy kolejne przejście i mamy to, moi drodzy. Wszystkie sześć wrót otwarte. Tak jest. Wyjście z bunkra się udało znaleźć. Mi się wydaje, że właśnie pod tym będzie ostatnia jakaś tam lokacja. Ostatnia kolacja. O, będę mógł zrzucić... Na pewno będę musiał... Znowu... Kurczę, zrzucać jaja. Wiecie co? Ja rozumiem, może ja tam mogłem w ogóle zniszczyć tych ludzi po prostu używając tamtych min. Okej, widzę, że tu będzie ciekawie, bo widzę, że jakaś jest ekipa chroniąca nas tutaj. Dobra, mamy tutaj oho. Drony, o Jezu, jaka tutaj jest... Zaawansowana struktura, a i będę musiał prawdopodobnie tutaj, dobra, czyli potrzebuję być w formie numer 2, ale z drugiej strony myślę, że w formie numer 3 mógłbym wykończyć to towarzystwo, choć, aha, już nie mogę zrzucić jajka, zrzucić biomasy, tak, już za późno. No dobra, oj, już by mnie coś strzeliło, ale dobra, okej. Akurat to nie są trudne dronki do zabicia, tylko tam jeszcze są takie inne dziadostwa. Pytać trzeba, że mam też ochronkę mam. Jeszcze tutaj najgorsze, wiecie co? Wiecie co, mam wrażenie, że to wyłączyłoby to działko, które jest najbardziej tutaj perfidne. Właśnie. Dobra, spróbuję wejść z osłoną. I zrobić po prostu rozpierdziel. Okej, tyle mi się udało zrobić. Tyle mi się udało poniszczyć. Nie wiem, czy to jakoś dużo, czy mało. O nie! Dobra, na szczęście to jakby... Mam możliwość zniszczenia ich w taki sposób. Tak, więc to też jest jakiś sposób zawsze. O, tu jeszcze jeden dron leci, ale na szczęście mam spluwaczkę. A, mam spluwaczkę teraz, nie? No właśnie. Okej, czyli będę mógł wyłączyć pewnie działko. Co zrobiło? Nie wiem, co zrobiło. Nie atakuj mnie. Dobra, zniszczyliśmy systemy obronne. Daj mi się to jednak wyłączyć. Tak, to wyłączyło na pewno to. Dobra, to też, że będę mógł zacząć ich teraz się pożywiać nimi. Tu jeszcze jest jeden gość. A właśnie. Było takich kilka opcji, jakby obejść ich tutaj, ale na początku, dobra, teraz trzeba się już pożywić. Mam trochę niedobory wapnia. Niedobory ludziny mam, niedobory kości, krwi i w ogóle wszystkiego. Wam się, że więcej gości tu będzie. Dobra, ale udało się bez śmierci przejść. Jeszcze mogę się chować oczywiście, mogę jeszcze stealtha robić. Okej, okay. A i otworzyliśmy przejście tu na górę, no dobra. Niech będzie. O, i wyszliśmy, patrzcie. Co ciekawe, jeszcze mogę zjeść swoją biomasę tutaj. Z powrotem, ale to zrobię. Jeszcze jedna biomasa została. Okej, moi drodzy, wygląda na to, że mamy to. Poza tym tutaj jest zapis gry, tak? Już to zapominałem, to jeszcze tutaj mogę zawsze. To jest to miejsce, gdzie mogę sobie zapisać.
A myśmy otworzyli przejście, jeśli dobrze pamiętam, to przejście było chyba... Tu, gdzie nie było nic, chyba tędy. I tu było wyjście, tak? To tutaj? Nie. Inne przejście to było. Bo od razu były te wrota, tak? Które były zamknięte. I wydaje mi się, to któreś było przejście z prawej strony. Może to było to przejście. Chyba tak, albo nie. Nie. To też nie to przejście. Kurczę, widzicie, nie pamiętam. Dobra, poszukam. A może, o Jezu, przecież... Staszek. Przypomnij sobie, że kurczę, masz znaczniki ewakuacyjne zawsze, które prowadzą do ewakuacji. No właśnie. O to, 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 to. Tu zrobiliśmy chyba wszystko, co było do zrobienia, więc możemy wyjść. O kurczę! O, to jest A, B, C, D, E, F, G, H... Kurczę. Musiałbym zobaczyć, to pewnie jest szyfr w achievementzie, który widzieliśmy. No dobra. Okej, wyszliśmy sobie stąd. No i mamy wszystko zrobione, to że tutaj mogę sobie spokojnie zrobić chyba... Cię co? Zapiszę ostatni punkt kontrolny, bo to jest taki ostatni przed finalnym wyjściem stąd. Jakoś. Aha, i to jest główna część, to mogę też jajo, biomasę zostawić. Ja cały czas nazywam to zostawieniem jaj, bo to tak wygląda trochę. Składam jaja, ale nie. Okej. Chodź, gościu. Wydaje mi się, że to tę część widziałem od bardzo dawna, ona była cały czas zamknięta. Nie wiem, czy to ta, faktycznie. Czekajcie, czekajcie. Uwajcha, dobra. Wciśnij się. A, tu jest jeszcze jakieś przejście. Czekaj, tu jeszcze jest jakieś przejście. Bezdroża! Centrum sterowania! O kurczę, brzmi jak ważne miejsce. O! Oddział badawczy BSL-4. Utracone próbki biomasy 50%. Status zagrożenie. Zmuwisko wojskowe na full. Kopalnie uranu na full. Tu możemy podejrzeć wszystkie... Ale to jest świetne miejsce. Tu możemy podejrzeć wszystkie miejsca, gdzie... To tak rozwiązali. Zobaczyć, gdzie co mamy. Zobaczcie. Oddział badawczy BSL-4. Nie mamy odzyskanej jednej próbki biomasy. Okej. Tu natomiast mamy wszystko na 100%. I tu też. Patrzcie, wszystko. Okej, czyli... Jest jedno miejsce. Oddział badawczy BSL-4, gdzie nie mamy jednej próbki biomasy odzyskanej, z utraconych próbek biomasy, ale być może to jest jeszcze miejsce, do którego musimy się dostać, tak? Bezdroże, jednostka izolacyjna, to jest początek gry, tak? Jest już... Znaczy wszystkie, zobaczcie, jednostki izolacyjne zostały odbite. Być może oddział badawczy BSL-4, to w ogóle jesteśmy w tym miejscu teraz. Dobra, czyli mogliśmy podejrzeć, jak wygląda nasz progres, o widzicie? W taki sposób to wymyślili twórcy. No, jest sprytnie, ale chociaż wolałbym mimo wszystko... Widzieć takie rzeczy od samego początku. Dobra, kurczę, się wydawało, że to jest ten... No. Wydawało mi się, że to jest szyba do zniszczenia. O! No właśnie, oddział badawczy, zobaczcie, BSL jest. Czyli tutaj nie mamy jeszcze jednej rzeczy zrobionej. No to tam się udam. Przepraszam, może to jest w ogóle miejsce, do którego mielibyśmy się udać. Ale nie, tu byliśmy. A widzicie, tu jest coś. A? I może to jest ta ostateczna? A? Może to jest ta ostateczna właśnie. Wiecie co, to tu zrobię sobie zapis. Jak będzie to ten siódmy zapis, tak? Tu widzicie, kiedy nagrywam. 4 sierpnia. Tak, ale to są te drzwi chyba, których nie no. No właśnie. Tu się da. Okej, tam na pewno nie byłem. A czy w ogóle my tu byliśmy? Może to był sam... Wiecie co? Wygląda jak sam początek gry, więc chyba tak. O, patrz, nawet jeszcze mamy... Tak, jeszcze to ma... Kawałki ciał tu są jakieś niszcze. O, tu jeszcze jakieś wejście jest. Zobaczmy. Nie, tu byłem prawdopodobnie, tak? Byłem. Okej, 22B. Więc pójdźmy sobie tędy. No w ogóle, ale przede wszystkim też bardzo mi się podoba w tej grze, i to, o czym już nie mówiłem nieraz, znakomite jest wykonanie graficzne. Piksele tu naprawdę żyją. Są świetne. Przepraszam, że was tak rozpierniczam, ale rozumiecie. Ja doszedłem chyba do głównej placówki w tym momencie, jako Makarion. Trochę się wkurzam, nie? Dobra, idziemy dalej.
Ciekawe, tutaj nie ma żadnego rezystansu, że tak to nazwę po polsku, po angielsku troszkę. Aha. Chyba, że tak powiem... Zapeszyłem. Jakiś alarm się włączył. Tak jakby na mnie może czekali. Znaczy, brakuje mi jeszcze jakichś wspomnień, które by mi uzupełniły moją wiedzę na temat tego, co się wydarzyło. Ale może za chwilę? Może niebawem? Ło! Co ja tam wyrwałem? Jakichś gości w żółtych... w żółtych ciuszkach. O! Czy to jest kolejna... to jest coś, co muszę wsiąknąć? To już mam to zebrane. Czy ja tu już byłem? Z tej strony? Albo... jest też szansa, że ja stąd się wyrwałem na początku. Może to jest miejsce, z którego w ogóle uciekam i nie pamiętam, że tędy uciekałem, bo to było dawno temu, początek gry. Magazyn materiałów anomalnych. Ciekawe, zobaczcie tutaj. Intrygujące. Finał się robi ciekawy. I kolejna. Patrzcie, kolejna jakby taka miejscówka. Tutaj to wszystko właśnie jest elementem... Może to były właśnie te elementy fabularne, że stąd właśnie coś wylazło. To jesteśmy my właśnie. Te elementy, które wylazły. Nie ma żadnego... Nikt nie stawia przed nami żadnego oporu. A ja po prostu przeszedłem po wszystkich dokonać... O, tutaj coś jest. Ostatecznego zniszczenia. Wydaje mi się, że tu jest coś. Tylko to jest zamknięte. Jeszcze. O. Okay, tu jest jakieś przejście. A, tu jest. No dobra, zobaczmy, co jest w tym miejscu. Wciśnij się. Wchłonięto nowe DNA. Parazytyzm. Brak danych? O ja cię. Jestem teraz tym naukowcem. O kurczę, teraz nie tylko nie przyjmuję kontroli, o ja! Nie tylko nie przyjmuję kontroli nad człowiekami, ja sam jestem teraz, zmieniłem się w potwora. No bo to jest ten naukowiec, tak to, czyli wychodzi na to, że to byliśmy cały czas my. Ten naukowiec z flashbacków. Czyli my po prostu przyjęliśmy formę człowieka. O kurczę. No dobra. O kurka. No dobra, ale czy poznamy swoje pochodzenie? Skąd my w ogóle pochodzimy? Co my tu w ogóle robimy? Być może. Oddział badawczy BSL-4, no właśnie. Tu miałem jeszcze odzyskać swoją próbkę, nie? Okej, dobra, tam jest przejście, ale co jest tutaj? Zamknięte. Na razie. Okej, musimy sobie jakoś to pootwierać. Placówka oczywiście teraz jest całkowicie opuszczona. Ja w ogóle mam, nie mam możliwości strzelania, nic bicia. Wszystko jest poblokowane na razie, po prostu łazimy. Dlatego może już wspomnień nie było. Ale te wspomnienia szybko się skończyły, w sumie trzeba przyznać. Coś czuję, że będę tu jeszcze wracał jako potwór. Dużo jest takich... Aha! W ogóle żeśmy, zobaczcie, wrócili. Tak, wróciliśmy z powrotem do miejsca, w którym byliśmy kiedyś. Mi się wydało, że od tego musieliśmy chyba zaczynać grę. Ale mówię, tak, już nie pamiętam, kurczę, bo tak dawno temu. Okay. A, no i teraz dzięki temu będę mógł to otworzyć, jasne. No! Przecież. Tak jest. Teraz jako człowiek mogę przejść. O! O kurcze. Jakie tu zrobili. Nie no, finał mi się bardzo podoba już w tym momencie. Jeszcze nie wiem, jak się zakończy to wszystko, ale... Może wychodzi o to, chodzi o to po prostu, żebym wyszedł na... Moim celem jest wyjście do ludzkości, wyjście na zewnątrz. Opuszczenie tej placówki i właśnie the new reality. Otóż to. Tylko, że świat jest pustkowiem? Czy to jest post-apo? No o to nam chodziło, o wyjście z tej placówki. Nie ma żadnej walki z bossem. Nie ma żadnego ostatecznego pojedynku. Jest po prostu wyjście na świat. I to moim zdaniem jest piękny, tak jest, moi drodzy, koniec. To jest piękny,
początek być może sequela? Bo myślę, że to otwiera całkiem nowe możliwości do stworzenia drugiej części Carrion 2. Przecież, biorąc pod uwagę, jak dobrze gra się sprzedała, być może twórcy będą w stanie zatrudnić nowych ludzi, którzy przyspieszą produkcję, na przykład dwójki. Ja im bardzo tutaj mocno kibicuję, bo z wielką chęcią zobaczyłbym sequel do tej gry i z wielką chęcią bym pograł, oczywiście, w Carriona 2, jeśli tylko kiedykolwiek by wyszedł. I rozumiem, że myśmy zdobyli te brakujący element, tak? Czyli mamy tę grę zrobioną w sumie na, można powiedzieć, 100%, trzeba by przejrzeć osiągnięcia na Steamie i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Voice actors, o, ale to ciekawe, bo tu voice actors, rozumiem, że chodzi o krzyk ludzi tam gdzieś w tle. Tak mi się wydaje, no bo nie było tu innych głosów, jak po prostu krzyki ludzi. Tak, i czasami oczywiście... Ja tutaj... Dog voice actors, okej, spoko. Ja bym tutaj mógł do voice acting dodać moje sąsiadki, tak, 4-letnie, które też darły się tutaj przy ostatnim filmie, to zwróciliście uwagę na to, że te krzyki mogły faktycznie być wrzucone, mogły być, pięknie komponowały się z grą, tak, że trzymam kogoś w piwnicy. No ogólnie muszę jeszcze raz przyznać, tak podsumowując, naprawdę znakomita produkcja. A i właśnie nie wiem, czy ja dokończę tą myśl jeszcze, którą tam rozpocząłem podczas tego dzisiejszego nagrania, że spotykałem się z opiniami różnych osób, które grały sobie w demko Carriona i na początku wcale ich nie zachwycił, było takie troszkę mech, że bardzo powoli się rozpoczynało i nie wciągało. Na przykład Korle sam, ogrywając Carriona, stwierdził, że pierwsze 15-20 minut kompletnie go nie przekonały i czuł w ogóle, że mu się dłużyło, ale jak weszły upgrade'y, weszły mutacje, weszły te bajery dodatkowe, wtedy gra się dopiero zaczęła. Tak na pełnej świni zaczęła się po prostu rozkręcać i wtedy czuł się wkręcony. No i też, ja też muszę przyznać, bez bicia, że demko... Po demku miałem mieszane uczucia, w sensie nie do końca wiedziałem, czy to rzeczywiście wypali. Dziwnie, rzeczywiście ta kamera mocno latała, biegała. Bardzo, moim zdaniem, największym minusem tej gry byłoby zapisywanie tej gry, właśnie tak po demku tak czułem, że o Jezu, to trzeba będzie tyle rzeczy, tyle tych jakby tych leveli powtarzać, bo jeżeli będą rzadko umieszczone save pointy, to będzie to straszne. Tu się okazuje, że nie dość, że mamy automatyczne zapisy podczas wychodzenia z lokacji, to mamy jeszcze te różne miejsca, w których można w każdym momencie wrócić sobie grę, zapisać, żeby nie stracić postępów. Rozwiązali to naprawdę bardzo dobrze i rozwiali wszelkie moje wątpliwości, jakie miałem podczas ogrywania demka. Więc to było super, naprawdę pod wielkim wrażeniem jestem. O fizyce już mówiłem, że jest znakomita, poruszanie się postaci jest wyborne, nie widziałem żadnego jakiegoś glitcha. Nawet rozwiązali sytuację, kiedy jesteśmy mega długim tramwajem, wielkim makaronem, a potem gdzieś w połowie nas utnie, to po prostu zamieniamy się. Ta druga połówka moja jest ucięta, zmienia się w robaki, które mega szybko dołączają do mojego głównego ciała i znowu jestem jednością. Świetnie jest to rozwiązane. No gdzieś to chyba właśnie też słyszałem o tym, że przez pierwsze kilka miesięcy pracowali głównie nad fizyką poruszania się postaci i to było dużo roboty, tak? Podczas tworzenia tej gry nie ucierpiał żaden człowiek, dziękujemy za grę. A ja bardzo dziękuję w ogóle za stworzenie tej gry, bo naprawdę uważam, że to za naprawdę, naprawdę, naprawdę... O! Trzeba sobie życzenie, widzicie? Spadło gwiazdę, może trzeba życzenie sobie jakieś tutaj odpalić. I na przykład można by wrzucić życzenie, ja sobie życzę tutaj, a jak się wypowie życzenie, to się nie spełni. Ale moje życzenie już wypowiedziałem tutaj, tak? Co to jest lista płac? Rozumiem, że lista płac to są właśnie kredyty. Tak. To jest ten ostatni, dobra. W porządku, wyjdź do menu. Co, mam jeszcze demo? Czy na pewno chcesz rozpocząć nową grę? Stracisz ostatni? Nie chcę. Czyli, co ciekawe, po przejściu gry dostajemy dostęp do dema. Jest interesujące. Okej. Okay. Możemy kontynuować, możemy wczytać tych wszystkich punktów, które tu mam zapisane. Super! Znaczy ogólnie ja muszę powiedzieć, że naprawdę pod wrażeniem jestem, powtarzać się nie chcę po raz kolejny, ale to jest gra, z którą naprawdę spędziłem dużo fajnych, przyjemnych minut i przede wszystkim, już tak kanałowo oceniając ten tytuł, oglądał się niesamowicie dobrze. To też było dla mnie niesamowicie pasjonujące, że widzę, że jest popyt na oglądalność gier, w których jesteśmy tym złym, jesteśmy jakimś takim stworem niszczącym ludzkość, tak? A poza tym, no właśnie, możecie mi napisać w komentarzach, co przykuło was do tej gry na tyle, że oglądaliście od dzisiaj. Że do ostatniego, finalnego odcinka obejrzeliście każdy materiał. Nawet te osoby, które nie komentują zwykle, to od nich najbardziej chciałbym się dowiedzieć. Bo wiadomo, jak są osoby nie komentujące, bądź rzadko komentujące, to wydaje mi się, że one najczęściej mają właśnie
więcej ciekawego do powiedzenia niż ci, którzy komentują każdy odcinek, bo są takie osoby też. Więc zachęcam bardzo serdecznie do podzielenia się tymi opiniami, bo mnie to mocno ciekawi, bo będę sobie gdzieś tam po powrocie do domu, czy w międzyczasie, może gdzieś uda mi się złapać w tych górach internet, to sobie poczytam, bo jestem ciekawy. Jak to jest, że akurat Carrion was przykuł? Także Rookie średnio, Krix średnio, pamiętamy, że to były te momenty, kiedy te trzy gry walczyły o moją i waszą uwagę. I akurat Carrion siadł wam najlepiej. I to mnie właśnie fascynuje. Jakie aspekty w tej grze wam się najbardziej podobały? I jeśli chodzi o oglądanie na YouTubie, tak? Oglądanie filmów, co spowodowało, że wszystkie 8 obejrzeliście? Bo to chyba będzie 8, tak, 8 to finał. Czyli mamy 8 odcinków, kończymy Carriona i czekam jeszcze raz tutaj... zaznaczę, że czekam niecierpliwie na to, że twórcy powiedzą nam, że planują wydanie Carrion 2. Mam nadzieję, cały czas tutaj jakby polecam się na przyszłość, jakby jakiś DLC-ek był w planach, to ja z chęcią tutaj rzucę może jakieś swoje pomysły, z chęcią bym tutaj coś pomógł chłopakom stworzyć jakiś poziom, dwa poziomy, czy jakiś, nie wiem, może pomysł na jakąś dodatkową umiejętność, która mogła być dodana do tego Carriona, jakiś zaplanować, cokolwiek tu pomóc, tak? W tworzeniu czegoś fajnego, dodatkowego kontentu do tej gry, bo naprawdę uważam, że są gry, które warto wspierać jakoś, jakkolwiek, tak, nawet i pomysłami, tak, po prostu. To tyle ode mnie. Jeszcze raz dajcie znaka w komentarzach co i jak. Mi się bardzo fajnie w grę grało, fajnie się oglądało, idealna moim zdaniem, to taka najlepsza po prostu gra do ogrywania. Bo mamy po prostu całkowitą symbiozę, horrorowatą, alienową symbiozę pomiędzy mną, a wami, widzami, prawda? Więc jest super. Jeszcze raz, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Nie dziękuję Gildii Skrybów za tłumaczenie tej gry, ponieważ nie musieli tego robić, to nie było co tłumaczyć. Więc jeszcze raz serdeczne dzięki. I widzimy się w innych grach na kanale. No, być może też upatrzyliście sobie już coś nowego, nawet w tym okresie do obserwowania. No i oczywiście staram się dalej wypatrywać gry ciekawe i pokazywać wam te, które przypadną mi najbardziej do gustu, ale też uznam, że mogą być najciekawsze też do pokazania i warto w nie pograć. Taką grą na pewno jest też Carrion. A tymczasem jeszcze raz, dzięki serdeczne Wielka Piona i widzimy się w innych grach. Cześć!